Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, wśród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to Boże Słowo skierowane do Ciebie i do mnie z głębi Bożego serca. Posłuchaj dzisiaj tych słów. Cokolwiek czynicie, wkładajcie w to całe serce, tak jak zwykł człowiek trudzić się dla Pana, a nie dla ludzkiego oka. Bądźcie też pewni, że otrzymacie za to wieczną zapłatę od Pana w postaci udziału w Jego dobrach. Służcie Chrystusowi, bo On jest waszym prawdziwym Panem. Czy zdarzyło Ci się, że pomimo ciężkiej pracy i trudu ktoś Ci nie podziękował, nie docenił? A może zdarzyło się, że ktoś celowo pominął Ciebie? W ogóle nie zauważył. Może służysz w kościele, a Twój pastor ostatnio zapomniał o Tobie, zapomniał Cię docenić albo przywitać się z Tobą, podać Ci rękę w niedzielny poranek. No, jakkolwiek by nie było, wiedz, że jest ktoś, kto obserwuje i widzi każdy Twój czyn, każdy gest, słowo. Przede wszystkim motywację serca, jakie wkładasz w jakąkolwiek pracę czy służbę dla Niego. Faktycznie Biblia mówi, że w niebie są księgi, więcej niż jedna, w której są skrupulatnie zapisane wszystkie nasze czyny, wszystkie nasze dzieła dla Niego, jak i serce, które wkładamy w pracę dla Niego, wraz z motywacjami, które kierują nas ku temu. I pewnego dnia sędzia sprawiedliwy, pamiętaj, że sprawiedliwie oceni i nagrodzi Ciebie za całe życie, za całokształt służby i pracy dla Niego, za wszystko, co czyniłeś jawnie, jak i w ukryciu. Prawdziwie nadchodzi dzień wielkiej zapłaty. Dlatego żaden Twój trud i żaden mój trud nie jest daremny w Panu. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.